Badanie echokardiograficzne to jest fachowa nazwa badania USG serca. Jest to badanie, które jest nieinwazyjne, polegające na tym, że oglądamy sobie anatomiczne struktury całego mięśnia sercowego, włącznie z zastawkami, z komorami, z przedsionkami i z głównymi naczyniami krwionośnymi, które wywodzą się z mięśnia sercowego. Początki echokardiografii w medycynie weterynaryjnej to były lata 70., koniec lat 70., kiedy na wyższych uczelniach, na wydziałach weterynarii za granicą zakupiono taki sprzęt, taki sam jak się stosuje u ludzi i zaczęli badać zwierzęta, głównie psy i koty. Od tego czasu bardzo do przodu poszły nasze badania echokardiograficzne. W tym momencie już nie tylko w Stanach czy w Anglii jest takie badanie możliwe, ale i w większości krajów na świecie. U nas w Polsce od ostatnich kilkunastu lat mamy możliwość wykonania badania echokardiograficznego u zwierząt. Na uczelni tutaj, na wydziale, prowadzimy badania od ostatnich 2 lat. Kilka postaci badania echokardiografii, które możemy wykonać, które właściwie od tych końcowych lat 70. udoskonaliliśmy. Wykonuje się to badanie identycznie do badania u człowieka. Zaczęliśmy od badania takiego jednowymiarowego, czyli wycinek, maleńki wycinek mięśnia sercowego pokazany tylko w czasie. Mówimy na to fachowo M-mode, czyli z języka angielskiego motion mode, i pokazany jest sam ruch mięśnia sercowego w czasie. Kolejny sposób badania to jest dwuwymiarowe badanie echokardiograficzne. Tu jest pokazany jak gdyby plaster mięśnia sercowego, też oczywiście w ruchu, więc widać jak mięsień sercowy kurczy się i relaksuje. I kolejna metoda badania to jest badanie doplerowskie przepływowe. Jest też kilka rodzajów tego badania doplerowskiego. Jest badanie kolorowe doplerowskie, polega na tym, że widzimy kolory na ekranie zależnie od kierunku przepływu krwi. Mamy 2 kolory, które widzimy, czerwony i niebieski. I zwykle przyjęło się tak, że na ekranie widzimy kolor niebieski, który odpływa od naszej ręki, od głowicy, a kolor czerwony w kierunku do naszej ręki. No i znając oczywiście anatomię serca, jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym kierunku, w której fazie serca, pracy serca ta krew przepływa i czy jest to prawidłowy kierunek, czy też i nie. Doppler przepływowy możemy również pokazać w czasie jako prędkość przepływu krwi przez na przykład zastawkę jedną albo drugą w sercu przedsionkowo-komorową albo przez zastawki lub naczynia główne, które wywodzą się z mięśnia sercowego, czyli aorta i tętnica płucna. Sama podstawa badania echokardiograficznego, czyli na jakiej zasadzie to badanie działa, to są nic innego, tylko fale dźwiękowe, które są emitowane z głowicy, z sondy. Te fale dźwiękowe odbijają się od tkanek miękkich wewnątrz ciała i z powrotem są odbierane przez głowicę. Następnie komputer w aparacie USG przetwarza tę informację, którą odbiera od głowicy i stwarza nam obraz na ekranie, który my potem sami analizujemy. No i tak jak omawiałam wcześniej, ten obraz jednowymiarowy, czyli M-mode, polega na tym, że taka głowica wypuszcza jedną falę dźwiękową naraz i odbiera jedną falę dźwiękową, którą następnie przerabia. Natomiast badanie dwuwymiarowe polega na tym, że głowica wypuszcza kilka naraz fal dźwiękowych i od razu odbiera też kilka tych samych fal i je przerabia. Dlatego wtedy mamy możliwość obejrzenia w dwuwymiarowy obraz. Co takie badanie echokardiograficzne pozwoli nam ocenić? Dokładnie jesteśmy w stanie ocenić struktury anatomiczne głównie zastawek przedsionkowo-komorowych. W lewym sercu mamy zastawkę mitralną, natomiast w prawym sercu mówimy o zastawce trójdzielnej. Oceniamy również
dwie zastawki półksiężycowate, czyli zastawka aorty i zastawka tętnicy płucnej. Możemy ocenić samą pracę mięśnia sercowego, czyli inaczej jak mięsień sercowy się kurczy i jak się relaksuje. Możemy również ocenić obecność, tudzież brak płynu w worku osierdziowym. Nie powinno być widoczna ilość płynu w tym worku osierdziowym, czyli w worku, w którym mięsień sercowy jest, w którym się znajduje. I oczywiście, co najważniejsze, jeśli chodzi o młode zwierzęta, to są wady wrodzone serca. Choroby, które, o których ogólnie mówimy, kiedy wykonujemy badanie echokardiograficzne, możemy podzielić na dwie grupy. Te choroby są niemalże takie same, jak i u człowieka. Są pewne predyspozycje u niektórych raz do jednej choroby albo do innej choroby. Możemy podzielić w ten sposób, że u młodych zwierząt, tak samo jak i u człowieka, spodziewamy się wad wrodzonych serca, natomiast u zwierząt starszych spodziewamy się wad nabytych serca. Takie choroby, które określamy jako nabyte, to będą zmiany, na przykład zmiany degeneratywne zastawek przedsionkowo-komorowych, zapalenie wsierdzia, możemy mieć kardiomiopatię. Najczęstsze kardiomiopatie to są kardiomiopatie rozrostowe, zwykle u psów dużych ras, albo kardiomiopatie przerostowe, które najczęściej występują u kotów. Możemy również znaleźć obecność płynu w worku osierdziowym, co najczęściej związane jest z obecnością guzów w okolicy serca. Zmiany nowotworowe zdarzają się, może nie tak często, ale jednak występują u zwierząt takich jak u człowieka. Natomiast wady wrodzone, które stwierdzamy, porównujemy je też do wad u ludzi, czyli ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, mamy przetrwały przewód tętniczy, możemy mieć wady złożone, możemy mieć również zwężenie albo aorty, albo zwężenie tętnicy płucnej. I to są te wady, które możemy dosyć łatwo wykryć takim badaniem. Kiedy wskazane jest badanie echokardiograficzne? Po pierwsze, zwykle zwierzę jest chore, czy to młode, czy to stare. I w momencie, kiedy są jakieś objawy kliniczne, plus lekarz, który prowadzi takiego psa, tudzież kota, albo nawet i konia, stwierdza, że w jakimś badaniu, w części badania klinicznego, stwierdza dodatkowe zmiany, które sugerują, że jest to choroba serca. Czyli na przykład typowe objawy kliniczne dla chorego psa, kaszel, duszność, przyspieszony oddech, szybkie męczenie się, brak tolerancji wysiłkowej. To są rzeczy, które notujemy, właściciel notuje u swojego pupila. Może być też bardziej zaawansowany stan choroby i zobaczymy powiększający się obrys jamy brzusznej, wtedy kiedy się gromadzi płyn. Możemy nawet i zauważyć wypływ z nosa. Jest to pienisty, taki białawy wypływ z nosa, też przy bardziej zaawansowanych stadiach choroby. Natomiast lekarz już w gabinecie może stwierdzić zmiany osłuchowe, czyli słyszymy szmery sercowe. Generalnie możemy podzielić takie szmery na skurczowe i rozkurczowe. I zwykle u zwierząt usłyszymy skurczowe szmery sercowe, zwłaszcza u starszych zwierząt z nabytymi chorobami zastawek. Zwykle te starsze zwierzęta chorują na zmiany degeneratywne zastawek przedsionkowo-komorowych. Najczęściej jest to zastawka dwudzielna, czyli mitralna inaczej. I słyszymy szmer skurczowy, który jest związany właśnie z niedomykaniem się tych zastawek. Krew w trakcie skurczu mięśnia sercowego cofa się przez nieprawidłowo zamknięte zastawki i my słyszymy szmer. Oczywiście możemy bardzo łatwo wywołać kaszel u takich zwierząt. Wyczujemy słabe tętno, ewentualnie na tętnicach udowych. Możemy osłuchać również arytmię, jeżeli do takich dochodzi. W badaniu rentgenowskim możemy stwierdzić zastój w naczyniach płucnych, w krążeniu płucnym, albo nawet i obrzęk płuc. Oczywiście można stwierdzić powiększenie sylwetki serca w badaniu rentgenowskim. No i w tym momencie można skierować takiego pacjenta na badanie echokardiograficzne, żeby określić dokładnie, która z różnych chorób jest przyczyną całego stanu pacjenta. Jak wygląda takie badanie echokardiograficzne?
Pies nie musi być szczególnie przygotowany do tego badania, to znaczy nie musi mieć głodówki, tak jak na przykład przed badaniem krwi. Nie musi być znieczulany w żaden sposób, nie podajemy żadnej sedacji. W niektórych gabinetach na świecie goli się klatkę piersiową tuż nad okolicą serca, na klatce piersiowej. Natomiast bardzo często wystarczy, że bardzo dokładnie zwilżymy sierść klatki piersiowej nad tą okolicą i to nam wystarcza. Plus dodatkowo żel do ultrasonografii, który też przekazuje bodźce i jesteśmy w stanie otrzymać bardzo ładny obraz. Kładziemy psa na specjalnie skonstruowanym stole. Ten stół to jest taka nastawka, którą nakładamy na stół kliniczny, która ma wyciętą dziurę. W momencie, kiedy pies leży na boku, jak gdyby to serduszko troszeczkę opada, płuca schodzą nam troszeczkę na bok, także znów jest mniej powietrza pomiędzy sercem a głowicą, bo płuca, wiadomo, zawierają powietrze. I to serduszko jest bliżej do naszej głowicy i wtedy jest nam łatwiej zbadać. Badamy właśnie przez tą dziurę od spodu. Pies podczas badania jest również podłączony do aparatu EKG, w który wyposażony jest aparat echokardiograficzny. Także przez całe badanie widzimy rytm serca, jaka jest tego praca. To jest potrzebne do obliczania różnych parametrów po wykonaniu tego badania, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jest faza skurczu, w którym momencie jest faza rozkurczu. Całe badanie u psa trwa pomiędzy 15 minut a 30 minut. To zależy, jak bardzo pies pozwoli sobie siebie zbadać, czy się bardzo kręci, czy leży spokojnie. Nie jest to badanie bolesne. Jest robione w ciemnym pomieszczeniu, więc niektóre psy nawet sobie zasypiają. Koty rzadziej, ale psy tak. W naszym gabinecie echokardiograficznym prowadzimy badania nad funkcją rozkurczową serca. Mięsień sercowy kurczy się, pracuje w dwóch fazach. Jest faza skurczowa, kiedy krew jest pompowana z komór na obwód i jest faza rozkurczowa, kiedy mięsień sercowy relaksuje się i krew wpływa z przedsionków do odpowiednich komór. Jest to faza, która dopiero od niedawna jest badana u zwierząt. U ludzi jest już bardzo dobrze przebadana, mamy mnóstwo informacji, ale u zwierząt to są dopiero początki. Głównie tutaj nad tym pracujemy, jeśli chodzi o stronę naukową naszych badań. Dlaczego okazuje się, że ta funkcja rozkurczowa jest taka istotna? Okazało się, że było wiele pacjentów, wiele psów i kotów, które miały objawy niewydolności mięśnia sercowego, mimo tego, że parametry skurczowe w badaniu echokardiograficznym były całkowicie prawidłowe. No i lekarze zaczęli się zastanawiać, czemu tak jest, czemu to mięśnie sercowe zachowuje się, jak byłoby niewydolne, niezdolne do pompowania tej krwi i ta krew jakoś zalegała wstecz. No i zaczęto właśnie interesować się tą drugą fazą. Okazuje się, że niekiedy jest tak, że mimo że sama pompa pracuje prawidłowo, to relaksacja jest nieprawidłowa i nie napływa wystarczająco dużo krwi do komór w fazie rozkurczowej, tak żeby ta pompa miała co pompować. Stąd nasze badania. Badania polegają w tej chwili na tym, że badamy przepływ przez zastawkę mitralną z lewego przedsionka do lewej komory. Taki przepływ z przedsionka do komory w fazie rozkurczowej ma dwie fazy. Jest pierwsza faza, która jest fazą bierną. W momencie, kiedy zastawki się otwierają, lewa komora jest niemalże pusta. Także ta krew, która zebrała się w lewym przedsionku, wpada do tej lewej komory na zasadzie różnicy ciśnienia. Jest wysokie ciśnienie w lewym przedsionku, niskie ciśnienie w lewej komorze. I dlatego szybciutko przepływa sobie ta krew bez żadnych problemów. Natomiast druga faza, tej fazy rozkurczowej, to jest faza czynna. Czyli w momencie, kiedy prawie cała objętość krwi przepłynęła sobie z lewego przedsionka do lewej komory, lewy przedsionek jeszcze dodatkowo się kurczy, żeby przepchać resztkę krwi, która została, do lewej komory. No i tak napełnia się ta lewa komora, która dalej może już pompować tą krew do przodu. No i
wiemy już, że pokazujemy te fale przepływu, te dwie fale przepływu w pewien charakterystyczny sposób. To znaczy, określamy tą pierwszą falę w badaniu doplerowskim, przepływowym, jako falę E, natomiast druga fala określana jest jako fala A. Powinien być pewien stosunek jednej do drugiej fali, mianowicie fala E, czyli ta bierna faza, powinna być o wiele wyższa, większa niż fala A. W pewnych chorobach dochodzi do zaburzenia tego stosunku. Kiedy mięsień sercowy nieprawidłowo się kurczy, czyli jest wyższe ciśnienie niż powinno być w mięśniu sercowym w komorze w fazie rozkurczu, wtedy ta fala E jest mniejsza, a w stosunku do niej fala A jest większa. No i to są takie początki. To już są informacje, o których wiemy. A my sobie dalej badamy tę funkcję rozkurczową, porównujemy do zdrowych psów, psy chore, dzielimy chore psy na różne choroby, tak żeby troszeczkę lepiej to skategoryzować. Badanie echokardiograficzne jest badaniem dodatkowym. Najbardziej istotne ogólnie w badaniu kardiologicznym jest oczywiście badanie kliniczne. Z badania klinicznego możemy od razu otrzymać informacje, które pomogą nam natychmiast zdecydować, czy ten pies potrzebuje, czy ten kot potrzebuje natychmiastowej pomocy, natychmiastowych leków i jakich leków. Badanie echokardiograficzne nie jest konieczne w każdym przypadku, nie jest to podstawą. Natomiast bardzo, bardzo jest to ważne jako dodatkowe badanie w momencie, kiedy zwierzę już otrzymało tą pierwszą pomoc, ustabilizowany jest pacjent i szukamy konkretnej przyczyny, szukamy konkretnej choroby, która nam powie, dlaczego dzieje się to, co się dzieje u tego.